Amen. Szczęść Boże, jest na Zembrzuska, czas na informacje dnia w południe. Zapraszam. Minister spraw zagranicznych przedstawił dziś w Sejmie główne kierunki polskiej polityki zagranicznej. Zapowiedział, że Polska poprze wypowiedzenie umowy NATO z Rosją z 1997 roku, co uzasadniał nieprzestrzeganiem jej przez Kreml i zagrożeniem, jakie Putin stanowi nie tylko dla Ukrainy, ale też dla innych krajów wschodniej flanki. W decyzjach o rozmieszczaniu wojsk ani sojusz, ani poszczególne państwa nie mogą się czuć ograniczone aktem stanowiącym NATO-Rosja z 1997 roku, ponieważ to Rosja złamała najważniejsze zobowiązania zawarte w tym dokumencie. Jednostronne respektowanie ograniczeń dotyczących rozmieszczania sił bojowych sojuszu na jego wschodniej flance byłoby odbierane jako słabość i zachęta do dalszej agresji, zagrażając bezpieczeństwu NATO. Rosja traktuje wszystkich swoich sąsiadów łącznie, a atakując Ukrainę, zagraża państwom bałtyckim, Finlandii, Szwecji, Rumunii i Polsce. Z tego powodu będziemy popierać propozycję wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. Rozmawia o dostawach sprzętu wojskowego. Zapowiedział, że Polska zabiega o to, by produkować i serwisować elementy uzbrojenia oraz amunicję. Chce też pozyskać nowoczesne amerykańskie pociski dalekiego zasięgu. W trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki z bliska przygląda się, jak produkowany jest sprzęt dla polskiej armii. Był w zakładach Lockheed Martin, gdzie powstają samoloty F-35. Widział już elementy z biało-czerwoną flagą, co oznacza, że są one przeznaczone dla tych myśliwców, które trafią do Polski. Szef rządu wyjaśnił, że jego obecność w Stanach Zjednoczonych służy przyspieszeniu dostaw. Nie 15-20 lat jak F-16, tylko najbliższy rok, dwa, trzy, cztery już są zaplanowane dostawy samolotów F-35 do Polski. Premier podkreślił, że pod stacjonowanie F-35 przygotowywane są bazy w Świdwinie i Łasku. Za oceanem zabiegał też, by Polska stała się częścią procesu serwisowania nowoczesnych myśliwców. Chce wejść też w posiadanie najnowszej amunicji. Mowa o pociskach JASSM-XR, które będą dopiero wchodziły na wyposażenie amerykańskiej armii. My bardzo chcielibyśmy również być pierwszym krajem zagranicznym lub jednym z pierwszych, który wejdzie w posiadanie tych pocisków rakietowych, które mogą być wystrzeliwane właśnie z samolotów bojowych. Jak mówił szef rządu, pociski te mogą mieć zasięg do 1900 km i stanowiłyby element odstraszania wobec potencjalnego agresora. Po wizycie w zakładach, gdzie produkowane są myśliwce F-35, premier Mateusz Morawiecki udał się do Alabamy, gdzie produkowane są czołgi Abrams. Najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów, które wejdą do szyku bojowego w sytuacji, kiedy musimy mieć czołgi zastępcze w związku z tym, że stary posowiecki sprzęt przekazaliśmy na Ukrainę. Łącznie Polska zamówiła 250 nowych Abramsów i 116 zmodernizowanych. Według szefa rządu to pancerna kurtyna, która obroni wschodnią część Polski. Będzie ona rozwijana. Zabiegamy również o to, aby w Polsce posadowiona była produkcja rdzeni amunicji do Abramsów, rdzeni z zubożonego uranu, super nowoczesnej amunicji. Mateusz Morawiecki podtrzymuje, że Polska może stać się głównym punktem serwisowania Abramsów w Europie. Nad zakupem czołgów zastanawia się Rumunia. Prezydent Francji mimo ostrej krytyki po wizycie w Chinach nie zamierza wycofać się ze słów, jakie wypowiedział na temat współpracy z USA. Broni go przewodniczący Rady Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o sprawę, wskazuje, że potrzeba wspólnej odpowiedzi na zagrożenie wyłaniające się po stronie chińskiej.
Obecna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych mocno kontrastuje z ocenami, jakie w ostatnich dniach prezentował prezydent Francji. Emmanuel Macron był w Chinach i podnosił, że Europa musi uniezależnić się od Amerykanów. Gwałtowne były też reakcje republikanów, gdy francuski przywódca przekonywał, że ryzykowne jest wikłanie się w nieswoje kryzysy. A tak określił napięcia wokół Tajwanu. Były prezydent Donald Trump posądził Macrona o nadmierną pobłażliwość wobec Chin. Za to w jego obronie stanął przewodniczący Rady Europejskiej. Niektórzy przywódcy europejscy nie mówiliby tak jak Emmanuel Macron, sądzę jednak, że wielu naprawdę myśli tak jak on. Prezydent Francji nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Takie informacje według mediów mają pochodzić z Pałacu Elizejskiego. Otoczenie Emmanuela Macrona uznaje dyskusję, jaka się toczy, za szukanie sensacji. Pałac Elizejski mówi, że polityka Francji wobec Chin nie uległa zmianie, a Macron miał mówić chińskiemu przywódcy, że oczekuje pokojowych rozwiązań w przypadku Tajwanu. Powtórzył to stanowisko w trakcie wizyty w Holandii, ale dodał też, że bycie sojusznikiem USA nie oznacza bycia amerykańskim wasalem. Stanowisko Francji i Europejczyków jest takie samo w sprawie Tajwanu. Jesteśmy za status quo. Ta polityka jest stała, nie uległa zmianie. To polityka jednych Chin i dążenie do pokojowego rozwiązania problemu. Premier Mateusz Morawiecki na tym tle jawi się jako polityk, który mocno podkreśla znaczenie więzi transatlantyckiej. Przypomina też, że kraje zachodnie Europy już raz mocno się pomyliły, zaciśniając współpracę z Rosją, co tylko na przestrzeni lat wzmacniało Putina. Według szefa polskiego rządu coraz częściej słychać stanowisko, że lepiej być mądrym przed, a nie po szkodzie. Mateusz Morawiecki pytał, czy z Chinami jest nam naprawdę wszędzie po drodze. My także chcemy żyć w pokoju, w spokoju i we współpracy z potężnym supermocarstwem, jakim są Chiny. Ale czy Chiny obronią nas kiedykolwiek, jak będziemy zagrożeni? Szef polskiego rządu zajął stanowisko, że NATO, sojusz, który podtrzymuje transatlantycką więź, powinien znaleźć odpowiedź na, jak określił premier, zagrożenie wyłaniające się po stronie chińskiej. Już wcześniej Mateusz Morawiecki wyrażał niepokój wynikający ze zbliżenia Pekinu z Moskwą. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed epitafium w Muzeum Katyńskim. Przypomniał, że przez lata Sowieci zakłamywali w tej sprawie prawdę historyczną. To zbrodnia ludobójstwa, dlatego że w istocie chodziło o wymordowanie polskiej elity, chodziło o wymordowanie polskiej inteligencji. Ludzie, których zamordowano, zabito, byli oficerami, funkcjonariuszami polskiej policji, byli polskimi inteligentami, funkcjonariuszami różnych polskich służb. Byli ludźmi wykształconymi, stanowili więc elitę polskiego społeczeństwa. Po to, żeby nas jako naród osłabić, po to, by nas jako naród wyniszczyć. Zamordowano te 20 tysięcy naszych współobywateli, Polaków, ojców, braci, synów, dziadków. Jedna z najtragiczniejszych kart w naszej historii, kładąca się tak straszliwym cieniem na relacjach pomiędzy Polską a Rosją, ale kładąca się także straszliwym cieniem w ogóle na historii. Właśnie dlatego, że przez lata, przez dziesięciolecia przez Sowietów zaprzeczana. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki zainaugurował w Warszawie Kongres Pamięci Narodowej. To początek szerokiej debaty o tym, jak powinna wyglądać narodowa pamięć. Kongres Pamięci Narodowej jest już nie tylko odpowiedzią na naszą wewnętrzną intuicję o generacyjnych zmianach, ale zmianach wciąż krążących wokół źródła historycznej prawdy płynącej przecież z archiwów, z wydawnic, z publikacji i z projektów naukowych, ale jest także odpowiedzią na wyjątkowe w swojej skali badania opinii społecznej przeprowadzone przez zespół profesora Krzysztofa Malickiego i specjalistów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, socjologów, którym serdecznie dziękuję. Kongres Pamięci Narodowej, drodzy Państwo, jest więc nie końcem, ale początkiem dyskusji o tym, jak ma wyglądać narodowa pamięć, jaka jest jej struktura, jaka jest diagnoza w roku 2023.
Minister rolnictwa Robert Telus mówił na antenie telewizji Trwam, że prawdopodobnie w piątek podpisane zostanie porozumienie ze stroną ukraińską, które ma ograniczyć negatywne skutki wynikające z napływu do Polski zboża ze wschodu. Napływ ukraińskiego zboża najpierw zmusił do dymisji wicepremiera Henryka Kowalczyka, a teraz spędza sens powiek nowemu ministrowi rolnictwa. Robert Telus obok protestów rolniczych i zarzutów, że rząd nie dopilnował sprawy, musi mierzyć się z pytaniami o to, jakie spółki sprowadzały ukraińskie zboże. Tutaj opozycja doszukuje się powiązań polityków rządu z prywatnym biznesem, a w drugą stronę rząd podobne zarzuty kieruje w stronę opozycji. To nie przywoziły firmy państwowe. Zboże z Ukrainy sprowadzają przede wszystkim firmy prywatne i pozwala im na to prawo i po prostu to robią. Minister Robert Telus, który był gościem programu Polski Punkt Widzenia, tłumaczył, że są sygnały o firmach, które próbowały oszukiwać. Miały one sprowadzać zboże techniczne z Ukrainy i próbowały dodawać je do pasz. W tej sprawie zostały wszczęte postępowania prokuratorskie. Zwiększyły się też kontrole towaru, jaki wpływa do kraju. Wcześniej były one wyrywkowe, teraz mają być bardziej szczegółowe. Trwają też kontrole w magazynach, gdzie takie zboże może się znajdować. Wiele zależy od rozmów ze stroną ukraińską. Mamy porozumienie słowne. Nasze służby dopracowują takie porozumienie. Najprawdopodobniej w piątek się uda takie porozumienie podpisać, żeby nie wpływało do Polski zboże, które w Polsce jest rozładowane. To znaczy tranzyt może być, ale do Polski zboże nie będzie wpływać. Według ministra prawdopodobnie do Polski wpłynęła i tu cytat jakaś ilość zboża technicznego. Sprowadzano je, bo nie podlega kontroli. Polityk dodał, że nie były to duże ilości. Prawdziwy problem z takim zbożem, jak mówi minister, dotyczy tego, czy zostało ono wykorzystane do celów paszowych. Są sygnały, że takie zboże mogło być sprzedawane jako polskie zboże spożywcze największym producentom mąki. Jeszcze dziś wieczorem posłowie rozpatrzą wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka. Wczoraj negatywnie zaopiniowała go sejmowa komisja. Wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec szefa resortu edukacji. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u i Polski 2050 złożyli na początku lutego. Wtedy była to odpowiedź na medialne publikacje, które zarzucały ministrowi rozdzielanie środków publicznych na zakup nieruchomości organizacjom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Opozycja podnosiła już ten temat w Sejmie, a konsekwentnie na jej zarzuty odpowiadał minister edukacji i nauki. Profesor Przemysław Czarnek mówił, że konkurs był transparentny. Przed głosowaniem nad wotum nieufności przekazał też, że jest atakowany, bo stawia czoła lewackiej propagandzie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na początku lutego, że nie ma żadnych wątpliwości, iż wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu edukacji będzie nieskuteczny. Na razie negatywnie zaopiniowała go sejmowa komisja, w trakcie której ministra reprezentował wiceszef resortu Tomasz Rzymkowski. W życiu nie widziałem tak źle napisanego wniosku. 38 błędów merytorycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych. Znaczy, państwo z tym idziecie naprzeciw ministrowi edukacji i nauki. To już druga próba odsunięcia ministra Przemysława Czarnka. Pierwszy wniosek posłowie opozycji złożyli w roku 2021. Został on jednak odrzucony przez większość sejmową. Sejm rozpoczął pracę nad projektem Pierwsze Mieszkanie. Zakłada on wprowadzenie bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego. Projekt ma być odpowiedzią na problem dostępności kredytów hipotecznych. Kierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 roku życia. Przepisy przewidują dopłaty do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu oraz wprowadzenie tzw. konta mieszkaniowego. To pomoc w oszczędzaniu na ten cel. Takie konto będzie mogła otworzyć każda osoba, która nie posiada jeszcze mieszkania lub domu. Dzięki dopłatom państwa oszczędzone pieniądze nie stracą na wartości, wskazywał w Sejmie wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Oprócz oprocentowania bankowego, które będzie normalnie przysługiwało, a dodatkowo jeszcze nie będzie obciążone podatkiem Belki, państwo wypłaci premię, dopłaci do tego oszczędzania stosowną premię w wysokości korzystnej dla oszczędzającego. Albo będzie to wskaźnik inflacji, a jeśli wzrost cen mieszkań będzie powyżej inflacji, to wtedy ta dopłata będzie wynosiła ten wskaźnik wzrostu cen
mieszkań. Dodatkowo w przypadku zmian planów życiowych zgromadzone na koncie mieszkaniowym środki będzie można wypłacić w każdym momencie na dowolny cel. W przypadku dopłat do kredytu chodzi o zamrożenie stopy procentowej, co podnosi bezpieczeństwo kredytu. Oczywiście do stałej stopy 2% trzeba będzie doliczyć marżę. Chcemy, żeby polskie rodziny, młodzi ludzie mogli kupić swoje pierwsze mieszkanie z taką pewnością, że przez pierwsze lata spłaty, przez te 10 lat będzie to niskie i stałe oprocentowanie. Z szacunków resortu rozwoju wynika, że ze wsparcia państwa może skorzystać nawet 200 tysięcy osób. W przyszłym roku rozpoczną się wypłaty środków do kredytów udzielonych jeszcze w tym roku. Na ten cel przeznaczono prawie 1 mld zł. Bezpieczne kredyty będą udzielane do 31 grudnia 2027 roku przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca bieżącego roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło wniosek o strefie ochronnej wokół gazoportu w Świnoujściu. Postanowienie obowiązuje od północy. Na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 metrów wokół terminalu LNG w Świnoujściu wprowadził wojewoda zachodniopomorski. W gazoporcie odbierany jest gaz ziemny w ilości odpowiadającej około 30% krajowego zużycia, a obiekt ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Myślę, że nasze doświadczenia z ostatnich tygodni, miesięcy pokazują, że musimy być przygotowani na wszystko, musimy być zabezpieczeni na różnego rodzaju akcje sabotażowe, dywersyjne. Decyzja, aby dodatkowo chronić naszą infrastrukturę krytyczną, bo przecież o takiej mówimy o terminalu gazowym, jest absolutnie potrzebna i uzasadniona. Mówiła w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Strefa ochronna wokół świnoujskiego gazoportu została wprowadzona od północy. Według przedstawicieli władzy tego typu działania nie są sygnałem, że należy się czegoś obawiać. Chodzi jedynie o zapewnienie większego bezpieczeństwa obiektu, ale i mieszkańców. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. Dzisiejszy dzień zapowiada się w sporej części na deszczowy, jednak temperatury powietrza będą już coraz bardziej przyjemniejsze. Szczęść Boże, Krystian Kłuczkowski, zapraszam na prognozę pogody. Od Pomorza przez Wielkopolskę, Kujawy po Śląsk spadnie trochę deszczu. Najwięcej go będzie na Śląsku i południu. W regionach deszczowych będzie najchłodniej, maksymalnie 11 stopni. Słońce dość często zaświeci zza chmur, od Mazur przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Kotliny Podkarpackie. W tej słonecznej strefie będzie również bardzo ciepło, 14-17 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko chwilami umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne na poziomie 998 hektopaskali. W piątek ciągłe opady deszczu będą występować od Dolnego i Górnego Śląska przez ziemię lubuską, Wielkopolskę, po Pomorze. I w tych regionach będzie najchłodniej, 7-9 stopni. Na pozostałym obszarze bez opadów, ale sporo chmur i czasami wyjdzie słońce. Najcieplej będzie od Małopolski, Podkarpacia po centrum, 16-18 stopni. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie umiarkowany. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.